Cześć moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy państwo, dzisiaj odcinek omawiający nową aktualizację. Naprawdę sporo się działo, więc dzisiejszy odcinek będzie naprawdę mega ciekawy. Są niezłe zmiany na mapie i zobaczmy na samym początku, o co tutaj chodzi. Jak widzicie, Tilted Towers zostało też ostrzelone i prawdopodobnie jest mocno zniszczone. Sprawdźmy to. Na samym początku, moi drodzy, proponuję wam wszystkim zostawić łapeczkę w górę, jeżeli lubicie tego typu odcinki. No i napiszcie w komentarzu, co jedliście ciekawego na majówkę. Bo, moi drodzy, ja przez 3 dni jadłem z całą ekipą grilla. 3 dni balowaliśmy na majówkę. No ale wiadomo, wszystko co dobre, szybko się kończy, trzeba wracać do obowiązków. I jak widzimy, Tilted Towers oczywiście, że jest zniszczone. No to troszeczkę tutaj namiesza to graczom, którzy będą niedługo grali w FNCS-y. I zobaczmy, budynki są porozwalane. Zanim opowiemy sobie, co dalej w aktualizacji, sprawdźmy pierw tą miejscówkę. Spójrzcie, jak tu wszystko zostało zrównane z ziemią. Ja myślałem, że ten Zeppelin też zostanie zniszczony, ale jak widzimy, na razie się ma dobrze, jeszcze go nie zestrzelili. O kurde, ale pobojowisko, co tu się dzieje? Mamy też czołg, który chyba sobie od razu weźmiemy i przejedziemy się tym czołgiem. Nie wiem, czy on się tutaj respił, czy też nie. Dokładnie nie pamiętam. Lecimy dalej. Jak widzimy, ten budyneczek mamy rozwalony. A szkoda, szkoda, bo lubiłem tutaj latać. Czy jest jeszcze tutaj jakieś... O! Big Ben, tak go nazywam. Ratusz. Jak widzimy, jest cały. Myślałem, że też będzie zniszczony. I tutaj też się jakieś boty respiły. Nie wiem, dlaczego ich w tym momencie nie ma. No, ale nieważne. No, widzimy, no, zniszczenia są naprawdę spore. Spore jak na Tilted Towers. Skoczmy sobie na Zeppelin i zobaczmy, co tam nowego mamy. Albo poczekajcie, na początku rozwalmy sobie jeszcze tutaj ten budynek, żeby skolapsować sobie lucik, bo z tego, co się dowiedziałem, 4 maja, nawet jak odpalicie gierkę, to wam wyskoczy komunikat, zostaną dodane wyzwania Star Wars i będzie z pewnością odpalony jakiś tryb, w którym będziemy musieli przy pomocy mieczy wygrać gierkę, albo będą po prostu w tym trybie dostępne miecze, aby odblokować jakieś nagrody. Z tego, co się też dowiedziałem, Epic Games postanowiło, że już nigdy w grze Fortnite pompa złota, legendarna, nie będzie biła za 200 w głowę. Maksymalny damage to będzie 185. Już widzę ten trigger wszystkich graczy, którzy potrafili grać pompą i meta z pompą była wtedy najlepsza, bo teraz na TPM-y to jest, kurczę, taka losowość, kto wygra, jak walczy się w boksie, że to jest coś niesamowitego. No ale... nieważne, tak Epic Games postanowił. Nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj minęły 4 lata od wystartowania 4. sezonu w grze Fortnite. Czwarty sezon w rozdziale pierwszym. Był to najlepszy sezon, moim zdaniem. I jak dobrze wiecie, za setny poziom tam był Karbid oraz Omega. I teraz Omega, moi kochani, powraca do gry. Omega w postaci Knighta. Omega Knight tutaj wam się wyświetla na ekranie. Z tego, co się dowiedziałem, to Klombo, moi kochani, też powrócił do gierki. Nie wiem, czy już jest dostępny w grze, ale ma powrócić, bo likerzy tak powiedzieli. Likerzy tak napisali na swoim Twitterku. Dobra. Zaraz będzie kolejna fala. Odlećmy do nich bliżej, może faktycznie, bo tak z daleka w nich walić to bez sensu. Dobra, łowca UR pokonany. Dobra, i co z niego tutaj wypadło? Nic ciekawego. 7 wygrywa, nice, nice, nice. Dobra, mamy jakiś tutaj złoty lucik. Go sobie zawijamy i od razu cisnę zobaczyć na Zeppelin, czy gdzieś w pobliżu jest Klombo. Dobra, wskakujemy na górę. Okej, tutaj ten chłop dalej stoi. Ale nie chcę mi się z nim niestety walczyć. Nara, chłopie. Rift odpalany i lecimy. Okej, Klombo zazwyczaj respił się gdzieś tutaj po prawej stronie. I zobaczmy, czy słychać ten tupot wielkich stóp. Moi drodzy, nasza strzelba bębenowa, drum shotgun, został znerfiony. Już nie bije tak mocno jak kiedyś. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Weźmy sobie może to. I Nara. Klombo z tamtej strony nie było, więc lecimy teraz do przodu. Więc ja z tej zmiany jestem zadowolony, że ten drum shotgun już tak dużo damage'a nie zadaje w głowę. Po prostu mu znerfili jego odległość ataku. Z bliska pewnie dalej będzie mocno pił, ale już tak na odległość mocno nie hita. Czy jest gdzieś tutaj Klombo? Bo nie mogę się po prostu jego doczekać, naprawdę. Halo, panie Klombo.
O proszę bardzo, teraz w tym miejscu się Battle Bus bojowy respi. Super, weźmy sobie go od razu. I lecimy szukać Klombo. Jak dobrze wiecie, Gwiezdne Wojny niedługo się zaczną. I spójrzcie na to, mamy pierwszych NPC-tów. Siema! Zlikwiduj wrogiego gracza. I dostanę blastera! Mogę kupić za to blaster laserowy. Co jest? No dobra. Czyli rozumiem, że blastery już są dostępne w grze. Myślałem, że będą dopiero dostępne w kolejnym trybie. No ale super. Okej, mamy 100 golda, moi drodzy. Wystarczyło otworzyć kilka skrzyneczek i lecimy po blaster. Wypijmy sobie kewika jeszcze. Otwórzmy sobie skrzyneczkę. Ta miejscówka dokładnie jest w tym miejscu, żebyście wiedzieli, gdzie jestem. Tutaj. Okej, kupujemy i mamy, moi kochani, blaster. Spójrzmy jego specyfikacje. Obrażenia 30, szybkostrzelność 4 coś. Dobra. Oczywiście, że musimy teraz przyfasolić mu, nie? Ja pierdziele, jak to strzela! Co jest? A bez zooma? A nie, bez zooma jest mega wolny. I ma nieskończoną anioł amunicję! Czy wy to widzicie? Dobra! A jak to jest jakaś kozacka? No i tak na jetpacku latać z taką bronią? Nie, no to jest coś niesamowitego, ta gierka. Co z takiego imperialnego szturmowca wypada? Sprawdźmy sobie. Jaki damage? Co jest? Nie no, ta broń jest przekozacka, serio. Po prostu on nam się grzeje, a nie rozładowywuje. I co? I też tutaj jest taki blaster? To po co? To po co ja go kupowałem? Nie no, nie mam pytań po prostu. Czyli już wiemy, jak zdobyć pierwszą broń z Gwiezdnych Wojen. Są na razie owocki Klombo, a Klomba, kurczę, moi drodzy, nie widać. Więc niedobrze. Z Twittera też się dowiedziałem, że niedługo do gry, moi drodzy, powracają podstawowe trapy. Każdy, kto grał już parę lat temu w Fortnite, wie, jaki to był mega fan, jak się stawiało trapa na sufit, ktoś wchodził i bezpośrednio ginął. Czy mam tu jakieś losowanie? To losowanie już się skończyło, okej, więc chciałbym znaleźć takiego trapa, ale na chwilę obecną nie wiem, gdzie mogę je znaleźć. Może można kupić takiegoś NPC-ta. Jeżeli wiecie, jak zdobyć takie trapy, dajcie znać oczywiście w komentarzu. Ja na chwilę obecną jeszcze ich nie widziałem, ale od razu wam sprzedaję info, że mają powrócić w tym sezonie. Za chwileczkę sobie i tak meczyk zresetujemy i zobaczymy faktycznie, czy w kolejnym meczu jest ten Klombo. Ponoć na niebie też widać niszczyciela gwiazd. Ale jak się tak rozglądam po tej mapie, prawo, lewo, to na niebie niczego nie widzimy. Jak widać tutaj na załączonym screenie, niszczyciel gwiazd, czyli statek z Gwiezdnych Wojen, który już krążył kiedyś nad mapą Fortnite, powinien być gdzieś na niebie. No a jak widzimy, niestety go nie ma. Dobra, szybki resecik i szukamy dalej. Polatałem, niestety nie udało mi się odnaleźć Klombo. Może dopiero zostanie dodany za kilka godzin do gierki. Wiecie, jak to jest Epic Games, ale na pewno powróci. I, moi drodzy, udało mi się znaleźć ze skrzynki miecz świetny. Teraz wam pokażę, jak taki miecz świetny zdobyć. Lecimy sobie najlepiej na miejscówkę, na której jest dużo budynków, na przykład Daily Beagle albo Tilted Towers, jak kto woli. Dobra, kiedy skolapsujemy sobie jakiś budyneczek, no to, moi drodzy, powinien nam wypaść tutaj miecze i tak dalej. Uwaga, czy nam coś wypadło ze skrzynek, jakiś blasterek lub coś? Są oficjalnie dodane miecze świetne do gry. Czy działają tak samo jak kiedyś? Uwaga, prawym, lewym przyciskiem myszy robimy taki zamach. Prawym blokujemy, okej. A jak przytrzymamy, jakieś kombo się składa? A, jak parę razy poklikamy, to takie samo kombo jak kiedyś w update'cie ze Star Warsami. Jeszcze raz sprawdźmy tylko sobie damage. Wracaj tutaj. Miecz świetny, broń biała. Nie ma dokładnie tutaj, zbadaj, informacji, ile zadaje damage'a. A szkoda, szkoda. Czy są jakieś inne kolory? Tak, możemy mieć taki lub taki. Ej, zarąbiście. No, nawet szybko się tym matcy farmi. Mam tu jakiegoś NPC-ta. Czy możemy mu sprzedać plombę z miecza? Hop. Tak jest, po 40 bijemy, po 20. Wow, to naprawdę jest mega spoko broń. Bum! I ostatni cios jest na 150? Czy mogę strzały blokować? Chodź, wariacie. No, strzelaj. Tak jest. No, proszę, walnij we mnie. No kurde, za zamach, stary!
To jest coś pięknego. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to było tyle. Jeżeli mi się uda, to odpalę o 17 dla was live'a. Więc, moi drodzy, jak coś, to o 17 zapraszam. Jeżeli wytrwałeś do tego momentu, napisz lubię Gwiezdne Wojny, zostaw łapeczkę w górę, subskrybuj kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!